Siemanko, ze strony Kwiatom, a to jest kolejny odcinek Co tam, jak tam. Dziś moim waszym gościem jest Denis Flinston Górniak. Sprawdźcie to koniecznie. Siemanko moi drodzy, moim waszym gościem jest Denis Górniak. Dzięki Denis, że czas znalazłeś dla mnie w ogóle. Siemanko, witam wszystkich. Jeżeli nie możemy się dzwonić, to ty co? No tak, prywatnie mi idzie, może tutaj wyjdzie. No dobra. Denis, słuchaj, wbijam w Google imię, nazwisko Denis Górniak i wyskakuje mi 40 wygranych, 1 przegrana w amatorskim z MMA, 17 srebrnych medali, złotych medali, 1 srebrny. Co to był za okres swojego życia? Znaczy, to była kariera amatorska, oprócz tego, oprócz MMA, właśnie amatorskiej ligi, no. To jeszcze tam wchodziło w grę osobno walki w olimpijskim boksie, zapasy, no. Wiele miałem walk w jiu-jitsu, bo od jiu-jitsu tradycyjnego zaczynałem tak naprawdę w naszej bytomskiej tutaj na szkole, na Sikorskiego. Odbywały się zajęcia i to było wtedy tradycyjne jiu-jitsu. Potem przekształciło się to w MMA. Nie? Czyli te medale to są nie tylko z jednej kategorii, z jednej szukiwalki, tylko to są z różnych. Tak, to jest w ogóle amatorska liga, czyli Alma tak zwana, no. Którą wielu właśnie kojarzy w Polsce, bo to jest taka najgłówniejsza z amatorskich lig. Nie? No ale oprócz tego miałem jeszcze walki w amatorskim KSW. Jeszcze miałeś puchar, nie? Nawet na tipie na jedno tak, tak. To było takie co? To takie było dla młodzieży, tak? Młodzieżówka taka KSW. To, znaczy nie, ten amatorski puchar KSW to ogólnikowo to czyli było. Czyli nie było, bo młodzież nie, byli też seniorzy. To chłopie, szłoś pięknie. Tak, to super, no. Taki byliśmy na taki rekord w zawodówce, co to było pięknie. Tak, no i oprócz tego to jeszcze właśnie wchodzą tam mam z 16 walk w olimpijskim boksie, w zapasach mam trochę, w jiu-jitsu mam bardzo dużo właśnie. No to byś miał wyrazić z tych wszystkich właśnie rodzajów walk jedną, która się w czujesz najpierw. No to stójka, nie? Stójka? Uwielbiam wojnę w stójce, nie? No. Dobra, pogadaliśmy trochę o tym, o przeszłości. Powiedz mi, gdzie ten stójka musi być za 10 lat? No co, no póki co planuję tak do 40 walczyć, nie? To na pewno, ale nie? Tak, jadę grubo. Miałem tam chwilową przerwę. Teraz wróciłem w tym roku, miałem 2 walki, 2 wygrane w pierwszych rundach. Lewy prosty? Tak, lewy prosty 1, lewy prosty 2. No. Także były pierwsze rundy, więc liczę, że następne też się tak skończą. No i fantastycznie. Wiesz, pewnie wiele osób teraz zapyta, ile waży Denis Górniak? Jak to swoją ile się stoi? Na ten moment mam 137 kg. No to już przekroczyłeś tą magiczną barierę 140 kg. Tak, tak. No na walce miałem 136 już, nie? Ale to powiedz mi do końca ile będziesz miał? Ile byś chciał zmieć? O, tak powiedzmy. No maksymalnie do 120, nie? I to jest to, co byś chciał zaczynać? 120 i pilnować tej wagi, żeby cały czas taka. Dobra, ale to czujecie dobrze takie wadze? Tak. To jest, nie ma, że tak, właśnie nie czujesz, że nie myczysz się, nic takiego. No nie, no bo jak ja miałem ten maksymalny pułap, no, to nie wiem, czy już mówić, czy nie mniej. Dawaj, pani swojego maksa. No to miałem 181 kg, nie? Czyli miałem tyle wagi, ile wzrostu. A dałeś radę w ogóle jeszcze coś trenować, czy nic? Czy to nie było, no tak. Nie byłeś treningu w ogóle wtedy? Nie, no bo robiłem treningi, tylko że to było bardziej takie... Nie no. Tak jak teraz, że na przykład chodzę 5-6 razy w tygodniu. Czyli teraz rozwijesz. Tak, tylko wtedy nie wiem, z 2 i to jeszcze nie wkładałem w tyle. Przy takiej wadze ciężko to zrobić, co? No, bo życia to, nie? Nogi się, ciało się męczy, tak. Co? Bardziej to było takie, żeby odpłukać, nie? No. Że, a byłem na treningu. Ale co teraz, wrócił bakter, błysk wokół wrócił? Tak, właśnie po tych 2 walkach mam taką motywację, żeby... No robić to dalej, nie? No to bardziej, że wyniki, nie? Tak, żeby wracać... No chcę wrócić na sam szczyt, nie? No ale to... Może pytanie głupie, ale to jak smakuje powrót na zwycięskie tobie? Super, nie? Znowu było... znowu fajnie było mieć uniesioną rękę u góry, nie? To jest to, nie? Ta. A przede wszystkim, wiesz, cieszy też to, że bardzo dużo osób pojechało na tą walkę, bardzo dużo osób ogólnie pracowało. Tak, tak. Także mam wiernych kibiców, nawet po tym, że miałem prawie 3 lata przerwy, wróciłem, a jednak właśnie ci fani tacy prawdziwi przyjaciele zostali. Jeżdżą i są, nie? Tak, zaraz. Więc myślę, że podaże dla tego prostego też to widzimy na pewno jeszcze kolejne marki masz, wiesz, zakontraktowane, bo no, pchali tam było, nie? Tak, tak. No ogólnie jak tam rozmawiałem z organizatorami, jest jakiś pomysł, no ale... Zadowoleni są? Są bardzo zadowoleni. No, no i w niedalekiej może przyszłości jakiś pas będę się... Mega, wiesz, twoja kategoria wagowa też jest widowiskowa, nie? No bo wiesz, i tu już jest... To też żechoby bardzo ze sobą, no, jeden tak. Cios i nie jest po meczu. Więc myślę, że na pewno tutaj widowisko robisz piękna, tak mówisz, że kibice jeżdżą, co na pewno też przekłada się na sprzedaż biletów i każdy zadowolony. Nie? No tak, no. Oni są zadowoleni, ja jestem zadowolony. Ale jak oceniasz po tych dwóch galach tak po prostu? Szczerze mówiąc, na początku, wiesz jak to, jest bardzo dużo gal teraz. No, mniejszych takich? Tak, jest bardzo dużo osób. Tworzy sobie właśnie nowe federacje i tak dalej. No. No i oczywiście wziąłem tą walkę w tej pierwszej osłonie, odsłonie tej gali, no. No ale nie spodziewałem się, że aż tak profesjonalnie będzie to. Dobra. Także jestem mile zaskoczony, bardzo poważnie podchodzą do zawodników i w każdym momencie, jeśli potrzebujesz danej pomocy, to ci pomogą. Dobra. Także wszystko na plus. Czyli myślisz, że to na maksie rozwinie jeszcze do problemu? Tak, tak, tak. No bo nie, no bo tam wiesz, no, to wygląda fajnie, nie? Profesjonalnie wszystko zrobione i koncerty i muzyczne i są fajne gwiazdy na tych koncertach, także na serio, na kozaku, nie? Ja wrócimy troszkę do przeszłości, walka twoja pamiętna z Kitą, gdzie wróciłeś do 131 kg tak. I nie do końca werdykt był taki, jakbyś sobie życzył i pamiętam, że nie godziłeś się z tym werdyktem, nie? Wtedy. No tak, znaczy ogólnie to ta walka, szczerze to był taki mój moment w życiu, gdzie właśnie prawie w ogóle te 2-3 razy w tygodniu chodziłem na treningi i zadzwonili do mnie włodarze tej federacji i zaproponowali mi tę walkę. Tak, spontan trochę? Tak, spontan to było tam, nie wiem, z 2-3 tygodnie przed walką w ogóle nie byłem w tym cługu treningowym, no ale tam akurat pieniążki trochę pokusiły. No wiadomo, no słuchaj, no to jest jakaś tam nagroda za ten trening. Tak, tak, no dlatego wziąłem tą walkę. No i co? No, przewalczyłem wszystkie rundy z Kitą. Tam niektórzy mówili, że powinna być jeszcze runda dogrywkowa, bo była bardzo wyrównana ta walka. No ale co? No, wygrał. Ale co, właśnie dzisiaj rewanż wchodzi w grę w ciemno, czy zamykasz na rozdział i idziesz dalej? Znaczy, w sumie można powiedzieć, że już dawno zapomniałem o tym, nie? Jedynie co to, że mam w swoich nazwiskach, z którymi walczyłem, właśnie taką personę, nie? No jestem personą, tak. Na świecie walki, nie? Tak, tak. Dobra, trochę odskoczymy. Denis, jakbyś miał, wczoraj dzisiaj dość do ciebie, proponuję ci nakręcenie filmu na podstawie twojego życzenia. Jak myślisz, jaki to był tytuł? Wybierasz tytuł do filmu o tobie. Jaki to będzie? Jak byś się nazwał? No, wiem, że cię zagnęcie nie raz jeszcze. Do tego bym się nie spodziewał. Wiem, że cię nie raz zagnę jeszcze. Wbija Netflix, mówi Denis, zrobimy film o tobie. Jak tytuł? Jaki tytuł? O kurde. Widzisz, nie leżąca, wszystko takie prosto oczywiste musi być. To zostawię to pytanie na koniec. Tak, przemyślę sobie to. Tak. Dobra, dzisiaj mam parę takich jeszcze punchów. Nie spodziewałbym się tego. Patrz, jakbyś miał wybrać tylko jeden moment swojego życia, nie nazwać go najlepszy. Taki to był moment w swojego życiu. Najlepszy moment? Znaczy, no, można też nazwać najlepszym momentem właśnie ten powrót mój, nie? Bo jednak od 6 roku życia jestem w tym sporcie, miałem tam jakiś właśnie upadek. No i najlepszym jest według mnie tym, że stanąłem na nogi i powróciłem, nie? Odrodzenie, nie? Feniks. Jak Feniks, nie? No. Także... No to od razu idąc w drugą stronę, jaki najlepszy? Znaczy najgorszy moment. Najgorszy moment? Najgorszy moment to był jak stanąłem na tej wadze i mi się numer telefonu pokazał. A to była pana waga, czy już taka przemysłówka? Nie no, ogólnie miałem problem z wagami, bo prawie wszystkie wagi są do 150 kg. No tak, nie pamiętam, kiedyś o tym, nie? Że nie ma dzisiaj żyć. Tak, także... No jak ty ten problem rozwiązałeś? No nie no, znalazłem taką co 200 kg było. Tak. Ale ogólnie taką ciekawostką jest, że jak zrzucałem tą wagę, to zrzucałem ją tak, można powiedzieć, na czujce, nie? Bo miałem taką wtedy wagę, gdzie ona była do 150 i jak zrzucałem tą wagę, to czekałem aż przebiję. i będę wiedział, że schudłem. Tak, wiesz, to, nie? Tak, tak. I się, ty w końcu miałeś moją wagę. Tak, bo wchodziłem error, nie? Wchodziłem error. Stary, a teraz 180 kg waży, nie? A właśnie nie miałem tej wagi, co było. Ale szło razem, wiesz, czułeś coś siły więcej, czy przepadasz na siłę taka waga? Znaczy, powiem ci, siła mi została, nie? Myślę, że... Czyli nie, że schudłeś i puściłeś. Tak, siła mi została, no i bardzo właśnie dużo osób mówi, że fajnie mnie tutaj tak rozbudowało, nie? Nie no, rzeźbi się, nie? Tak. Nie, to wiesz, masz sobie rzeźbić, nie? No, no a siła została, jemnięcie dalej jest, także... No. No, stąd ten granat na ręce. A je, no. Ostatnia gala, wracając do gali lewy prosty, piękna wygrana, potem przy piękne zaręczyny. Zaręczyny to kiedyś lub nie wiem, kiedy mam szykować kreditu. No nie wiem, tak mamy taki pomysł, że nie wiem, rok, maksymalnie 2, nie? Tak. No, ale musimy sobie to... zaplanować. Zaplanować, nie? Ale macie już jakieś plany? Takie wiesz, jakieś marzenia? Polska, nie za granicą? Nie, no, takie początkowe były, ale to bardziej, nie wiem, prywatnie, bo to no. Nie ma co... Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Denis ma jeszcze 2 młodszych braci i obydwoje radzą sobie mega turbo na płaszczyźnie walk i MMA i tak dalej. I teraz pytanie jest, jaki jest przepis na to, nie? Że z was troje i wszyscy trzej jesteście wyjadaczami, nie? Mama ma skarmiła czymś innym, czy co? Tak. Jak to działa? Więc... Sok z gumiaku. No i wszystko, ale nie tak poważnie, bo wiesz, że dwoje braciki i wszyscy, wiesz, wyniki są kozackie i w sporcie ostro. Także jak to się robi? No w sumie nie wiem co za... No po prostu jesteśmy, wiesz, no. Rodzinnie tacy charakterni i przykładamy się do czegoś, jak to robimy. No i przede wszystkim nie odpuszczamy, nie? No. Także... A to nie było parcie, że mama kazała idzie się bić? Nie, nie, nie. To było tak, że każdy chciał, no oczywiście bracia pewnie no. Pokierowali się... no, wzorem po mnie, nie? No. To wyszło dobrze, to wiesz. Ale ja na przykład już kiedyś opowiadałem tą historię, jak zaczynałem właśnie sporty walki, no. To ja miałem od dziadka takie przekupstwo. To zawsze po treningu jadą 2-3 pączki i mnie to cieszyło, nie? A zrobię trening, będę miał pączki. Czyli zaczął dziadek, tak, potem poszły z górki. Tak, tak, no ale potem się wkręciłem, no wiesz, jak miałem 6 lat, tu se potrenuję, zjem pączka, to no. Wiesz, mnie to cieszyło, nie? No to że wyniki szły, nie? Bo tak, że kiedyś, że byłeś już młody, kiedyś to było, to nikt nie chciał walczyć, nie? No, tak, tak. No ja od początku w ogóle tam, ja nawet miałem kiedyś mistrzostwo Ligi Dzieci i Młodzieży nawet, nie? Także sukcesy były od zawsze, no i nigdy nie lubiłem przegrywać, także zawsze musiałem wygrać. No, ale warunki zawsze miałeś, nie? Bo to tak naprawdę pamiętasz, taki ubity byłeś tak, i tak, do tak. Byłeś Q3 o wiele, tak, to, tak to było, nie? Przepadało się na wypy nogi takie i tak dalej. Tak, no ja a bracik jest obojny, nie? Tak. No tam bracik ma 70 kg. To wiesz, to ludzi i na w ogóle tak. Jakieś, nie? No, a ten młody to jeszcze młody, to nie zobaczymy dopiero z czasem. No my mam co 6 lat, nie? Czyli ja 25, młody 19 no. I następny 13. Ale Alan co jakiś prezentuje? No Alan aktualnie właśnie ma przerwę, bo zrobił sobie tam coś z nogą na treningu, no ale... Ale zawody już ma za sobą, nie? Tak, ma. No i niedawno teraz właśnie była MMA Polska. Kojarzysz tą ligę? Tak, oczywiście. Tak. To właśnie tam też organizuje KSW, mniej więcej coś tam, nie? No to właśnie najmłodszy brat miał debiut już w MMA, nie? Pięknie. Tak, już debiucik, nie? Także już... A ty wiesz, tam stanąłeś kiedyś na narożniku dla holów, nie? Tak. Znaczy stałem, no, w narożnikach już moich 2 braci, no ale na skali jeszcze amatorskiej, nie? Dobra, ale... Bo ci też trenują Fight Club Bytom? Tak, Fight Club Bytom. Czyli cały czas to samo... Przez 19 lat jesteśmy związani z tym samym klubem, nie? Czyli widzisz, a co się znamy z tym klubem nowego, że ciągle zawodników wszyscy lojalnie nam dalej orzeszają, nie? Przede wszystkim rodzinny klimat, nie? Bo trener zawsze też blisko ciebie był, nie? No tak, trener był mi jak ojciec, no zawsze. Tak samo młodzi, tak samo młodzi, nie? A wiem, że ty też sam treningi prowadzisz. I gdzie można podróżować? No ogólnie to na Stroszku na przykład, nie? No. Tam gdzie trenuje boks, no. Tam jest Śląska Akademia Sportu Walki. Tak, więc tam jakieś personalne sobie prowadzę, w Tarnowskich Górach jest na Tytanie Tytan Siłownia, tam też można się właśnie zapisać do mnie na zajęcia. No, no i oczywiście jak ktoś do mnie napisze na Instagramie bądź na Messengerze, zawsze idzie się dogadać, dojechać, przyjechać, wiesz o co. No. Także jestem otwarty. Tak jak mówię, 19 lat siedzę w tym sporcie, więc trochę... No stare biada, czy nie? Tak, trochę. Zostawimy wam oczywiście linki w komentarzach i jakbyście chcieli jakieś personalne treningi, moi drodzy, to na pewno macie śmiało do Denisa i na pewno będziecie zadowoleni z tego wszystkiego, nie? Ale powiedzmy, tak teraz już obiektywnie myśląc, jako trochę dorosły zawodnik, da się żyć tego ze swojego sportu? Na początku ciężko bardzo, no bo to nie są duże kwoty na początku, nie? No. W amatorskim w ogóle to nic prawie nie dostajesz, nie? Jedynie tam jak znajdziesz jakiegoś sponsora, że ci... To też mało komercyjny, mało tak inwestować, ale to nie? Też mało kto chce, nie? To bardziej możesz sobie pochwytać sponsora jako ciuchy, jedzenie, coś takiego, nie? No jedynie potem jak już wchodzisz w, tą zawodową karierę, no. To wtedy już możesz troszkę kombinować, nie? No i wtedy dogadujesz się z jakimiś firmami, no ale to też musisz tą jedną walkę zrobić i pokazać się dobrze. Tak, tak, no każdy sobie zacząć reklamę, wiesz, płacisz pieniążki, każdy chce zarabiać, nie? Czyli było, to już to widział, no bo tak. Mało dzisiaj jest niestety pieniędzy w sporcie i w każdym sporcie. Dlatego musisz być medialny, nie? No nie, to ciągnie idzie do Free Fightów niestety, tak, nie? Tak, czyli niestety, no tak to woli. A co dzisiaj Free Fight, okej? Chodzisz tu i za ile Denis Górniak na Free Fightie? Znaczy ogólnie ja tego nie ukrywam, bo bym zawalczyłbym na takiej gali. No. I w sumie od początku... Bo czy dobrze czujesz, nie? Ja taki show właśnie tak, robić, tak. Takie ja myślę, komedię trochę i tak dalej. Ja myślę, żebym się odnalazł, nie? W ogóle w tym ja myślę, że to byłbyś był dycha na dykę, nie? Tak, także... No dzwońcie do mnie i czekam, nie? Dogadamy się. Dwa razy nie trzeba mówić, nie? A jest, zanim jeździ, parę autokarów ludzi, więc zawsze to jest to, nie? Medialno. Fajnie by widzieć na tym, nie? Takiej fejmie, taniec Denisa po zwycięskiej walce. No fajnie też, bo jak idzie zauważyć, wszystkie właśnie te freakowe gale zaczynają powoli wplatać zawodowców, nie? Tak, sportowców bardziej, tak, no? Tak, tam jest taki nie jakiś był typowo bez sportowców, tak. Tylko jednak już są trochę, no? No dlatego jest okazja, żeby do mnie zadzwonić. No to powiedz mi teraz oficjalnie, do kontrowersji, z kim Denis się widzisz w takiej walce? Freakowej. To ciężko powiedzieć, nie? Bo... Popek. W sumie koło by mi zaproponowali, prawdopodobnie bym wziął, nie? Także nie wiem. No Pompka też bym mógł najebać, nie? A to na pewno, myślę, że tak. Dlaczego? Koło by mi zaproponowali, przemyślałbym i prawdopodobnie bym to wziął, nie? Bo w sumie, tak jak mówię, zależy mi, żeby sobie zawalczyć. No nie, no trochę się pokazać, nie? Że w Polsce tak, wrócić do gry. Więc bym nie wybrzydzał, nie? Pamiętasz, że kiedyś nawet chyba Polskę nawet nazwać polskim Hulkiem, nie? Tak, tak, no było tam... Jest polski Hulk, jest do wzięcia, myślę, że tam jest. Tak, masna szama wleciała. Masna szama, pamiętam The Challenge, nie? Tak. I tam pokazali wtedy. Kurde, nie wiem. Ale wczuł, nie? Bardzo dużo, no tam były 4 podwójne wieśniaki, jakieś 4 razy frytki. I to wtedy było przy tej wadze jeszcze, z górnej? Nie, właśnie wtedy już była ta górna waga, nie? No. Gdzieś właśnie 170, coś takiego. Czyli już było gdzie wsadzać? Tak, już było... A co dzisiaj wchodzisz w taki challenge, czy już nie? Nie, raczej nie. Raczej bym nie wchodził. Rozebrałoby cię znowu na nowo? Tak, znaczy nie, ja ogólnie mniej jem niż kiedyś, nie? Bo kiedyś to... Sam wiesz, nie? Ale masz dietę, czy masz typowa, zaraz typowa właśnie, nie MZ, nie żureć? MZ, nie? MZ? Nie masz, że masz styk, to się trzymasz kalorii liczone? Nie, no gdzie? Czy kama chodzi z tobą i Denis? O 3 kalory za dużo jadłeś? No nie, no czasem muszę sobie zjeść kawałek pizzowy przecież, nie? Jakbym miał tak pilnować się tego... No. No nie wiem, nie umiem tego. No to będzie zabitne i mega, nie? Restrykcyjne życie. Tak, tak, tak. Ale wracając do Free Fight, to powiedz mi, czy uważasz osobiście, że wizerunek sportowca jest ważny dzisiaj? Czy wiesz, obronił się w samej się umiejętności, czy jednak jak mówimy, muszą być umiejętności, plus jeszcze ten wizerunek trzeba pielęgnować, by tak sposób. Znaczy tak, ogólnie ja uważam, że można właśnie zawalczyć na takiej freakowej gali, no. Ale na przykład nie wypada niektórych rzeczy robić tak jak właśnie, nie przesadzać, nie? No. I tam nie wiem, jakieś... Uciski ciężkie. No, bo to też... No, no to tak... Odlepione razem po tym. Tak. No ogólnie, no ja pochodzę z takiego... środowiska, że u mnie by nie było piony i no słowo i słowo, nie? Tak. Także jakby ktoś powiedział, to bym musiał liczyć się z konsekwencjami, nie? No. Ale dzisiaj taka federacja numer 1 w Polsce dla ciebie? Chyba fajnie. Zasięgowo, nie? Zasięgowo. Chyba wzajemnie. No, zasięgowo. Wiadomo, na pewno wyniki robią swoje, nie? No tak, tak. Ale już Hajnik robi też robotę. Hajnik też dobra, no. No. Znaczy ogólnie widać, że też nieraz jestem na tych galach właśnie fejmu, że... No twoje świat to jest, nie? Tak, można powiedzieć, że jestem poza tym światem, ale tak. Też trochę w nim jestem. Właśnie przez to, że znam tam właśnie chłopaków i bardzo dużo tych osób medialnych, no ale... trzeba przyznać, że wkładają dużo serca w tą grę. No to nie było, że to jest za darmo, nie? Ta ściana porządnego pracy i pomysłu przede wszystkim, bo to ktoś musiał zaryzykować, nie? I to no, jest. No bo wiesz, takie typowe Janusze pewnie myślą, no zarabiają, czepią pieniądze, ale też nie myślą o tym, że on musi dziennie wstać, myśleć jak co zrobić, co ten... No to dzisiaj, ale kiedyś nie było też, nie? Więc tak, podejrzewam, że pierwsze gale też były takie stuka, a później dopiero coś wyszło. No zawsze musisz dać ziarno, pracować, żeby było owoc, nie? No tak. Inaczej się nie da, że nie? Przecież tak jest, jak jest. Powiedz mi, wiem, że słuchasz jeszcze muzyki z mojego sąsiada i jakbyś dzisiaj miał szansę nagrać płytę rapową, to z kim byś ją nagrał? Jeden raper polski. Kurde, takie niespodziewane pytania, nie? No, co mamy nagrać? No co, na pewno bym z tobą sobie coś nagrał, nie? Kiedyś o tym rozmawialiśmy. To możemy kiedyś zrobić, wiesz, tak. Bym sobie, wiesz... Pewnie, zwłaszcza, że wracam trochę do muzyki w końcu. Tak, bo ja tam jestem początkujący, ale wiesz, że miałeś to, nie? Ze swoimi wersami. Tak, jakieś tam teksty opisałem, może, jakby to powiedzieć, nie było to jakoś profesjonalnie, ale się starałem. Ale ciężko nazwać się profesjonalnie, że tak. To jest bardziej wynajka, że ma swoje kapy, nie? Tak, więc co, akurat na tym, wiesz, na tym patrzyli, nie ciężko to nazwać profesjonalizmem, do tego też pracuję i tyle, nie piszę teksty, to tyle może. No jedynie musiałbym też odnaleźć ten swój klimat, nie? Styl. Tak, swój styl, nie? Czy raczej, żeby było co? Denis na bicie. Tak. Więc zostawmy sobie z chwilą utwór na grobowaki. MC Flina, ojej. A czemu Flinston? O, to tak... Wszędzie jest ten Flinston, jabadabadu. No co, nazwali mnie tak w klubie, nie? W sumie tak szczerze nie pytałem się aż tak, nie? O co chodziło. Jedynie tak przypuszczam, że ja kiedyś miałem taki etap właśnie jak trenowałem, że nie myślałem w ogóle co robię, nie? Czyli na przykład było, że trener mówił, robimy coś luźno, nie? To u mnie nie było luźno, tylko od razu na pełne i tak dalej. No i to stąd się wzięło, że w ogóle nie myślę, a że nie myślę to jaskiniowiec, a że jaskiniowiec to Flinston, nie? Tak, powiedzieli, że trochę podobny, bo ciemny to nie tak się to wygrało, nie? Także tak, nie było u mnie kiedyś luźno, albo jakiegoś myślenia. I no było wejść i wygrać, nie? No krótko, ale były efekty, nie? No tak. Czyli prosty chłop chodzi, wychodzi i... No tak, tylko że niekiedy to też na treningu robi pewnie. Czyli sparring partnerzy nie mieli za dużo. Zdarzało się. No ale... Ale zawsze potrafiłem przeprosić. Potem, żeby wychowane, zróbmy sobie. Słuchaj, wiesz, wiemy, że masz córeczkę, Maję, jakby dzisiaj jako ojciec, i mu powiedzieć, Maja, trzeba walczyć też zawodowo, to puszczasz ją, wspierasz ją, czy bardziej odradzasz się do tego jako sport i jako wiesz, zawodowstwo? Znaczy, ja i tak, będąc właśnie tyle lat w tym sporcie, będę chciał Maję nauczyć czegoś, nie? Dobra. Żeby chociaż umiała się obronić, jakby, no wiesz, mamy... No, czasem są jakieś mamy, no. Także chciałbym, żeby potrafiła coś, no ale... Ciężko mi powiedzieć, bo może akurat jej się to spodoba, nie? No. I nie miałbym nic przeciwko właśnie. Czyli nie stoisz murem, nie? Że to nie tak. Ale też nie pchałbym jej w to. Bardziej co będzie chciała, będzie robić, nie? Okej, ale tam Fight Club też macie grupę dla dzieciaczków? Tak, jest też dziecięca grupa. Czyli można w każdym od ilu tam? No właśnie tam jest chyba od 6, nie? Czyli można dzieciaki już odradzać. No tak. No Majeczka zaraz tam będzie rodzić, gdzie tam rozdawać kartę. No, dlatego chciałbym na to. Nie dość, że właśnie będzie umiała się obronić, to też właśnie rozwinie ją to fajnie. No. Dlatego chciałbym, żeby miała trochę tego sportu w życiu. To mówi tata swojej córki. Ludzie tam są szczęśliwi chyba, nie? Lubią swoje zdrowie inwestować, a te personalne chodzą, nie? Jakieś grupowe, nie? Tak, grupowe, ale też dużo osób wstydzi się troszkę, nie? Zrobić przykład, nie? Tak. Znalazło się kilka osób, co im mówiło, że on na początku nic nie potrafi, że on nie chce się tak pokazywać publicznie, że nie chce sam zrobić, nie? No to przecież mądre, nie? No myślałem, że tak może zacząć, no. No ale ja uważam, że każdy kiedyś zaczyna, nie? Bo Dużo osób, dużo... Czekaj, muszę się napić. Napisz się, to się ładnie kaweczkę. Dobra, kawka nie jest masła, gdzie? Są z gumiaków, patrz, zaraz mówię, że są z gumiaków 290. Tak. Dużo osób myśli, że przyjdzie na trening, no, i że będzie zaraz właśnie bruzli, jakieś pasy zdobyły i tak dalej. Ale to są etapy, nie? Ja na przykład jak przychodzi ktoś do mnie pierwszy raz na trening, no, nie miał nigdy styczności ze sportem, nie? No to co? Zaczynamy od podstaw, nie? Czyli garda, chodzenie na nogach i tak dalej, nie? I zdarzyło mi się, że kilka osób przestało chodzić, bo im się nudziło na przykład chodzenie na nogach, nie? Że dwa treningi po rząd musieli sobie chodzić na nogach, nie? Ja, bo oni myśleli, że zaraz będą, nie wiem, sparingi, jakieś salta robić. Nie, umiejętności będą mieli z telewizji. Tak, 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 nie? Bo, no ale właśnie, bo to jest to, że oni się naglądają potem na internecie jakieś dziwnych rzeczy i oni myślą, że takie proste, tak, że takie rzeczy już masz. A ty trzeba morem, dostajesz mocy i jesteś power rangersem. Ale przede wszystkim właśnie trzeba zrobić od początku podstawy, żeby no, dobre nawyki przyzwyczaić po kolei, no i wtedy... Lata pracy, nie? Tak. Nieraz mają ludzie talent, naprawdę przychodzą, chodzą i za rok już są na poziomie naprawdę kozackim. No to trzeba rzeźbić, nie? No i przede wszystkim trzeba mieć samodyscyplinę, nie? No. Że niekiedy się nie chce, ale zagryźć zęby i iść, nie? Także... Dlatego mi się prowadzę wywiady, ja nie walczę. Zawsze brakowało tego, żeby zrobić pierwszy krok z domu, nie? Tak. No tak jest, no to sobie wygadał dużo. Ale to dobra, dzisiaj byś miał taki motyw, że jak jest sporty walki, to widzisz jeszcze w jakiś inny sporcie byś się widział, czy kompletnie to tylko to jest twój darby? Kurde, ciężko powiedzieć, bo ja ogólnie w swoim życiu bardzo dużo sportów próbowałem, nie? Co jeszcze rozumiesz? No właśnie ogólnie sporty walki, no to tak, boks, zapasy, jiu-jitsu, ale oprócz tego miałem też takie... Pchałem kulą kiedyś na przykład. Warunki masz, co? Tak. Bo ty silny zawsze byłeś, zawsze chodzi, nie? Pchnięcie kulą miałem... No ale siatkówce cię nie widzę. No nie, ale na przykład w piłkę ręczną grałem przez chwilę. Także były tam jakieś pomysły. I pływanko też by było dobre. Tak. W twoich warunkach jak byłeś młodszy, nie? Tak. Dlatego jakieś tam próbowałem, ale nie, jednak wróciłem do swojego. No i dla ręka, nie? Tak. To jest to. Powiedzmy, jak oceniasz w swoim rodzinnym mieście, czyli budowią południe tutaj zawodników, jest tutaj jakiś, wiesz, potencjał? Bo tutaj zainteresowanie jest wielkie, nie? Ja uważam, że w ogóle nasze miasto słynie z tego, że jest bardzo dużo sportowców i to taki na dobrym, bardzo dobrym poziomie i dużo raperów. Ja tak jest, nie? Tak. Czyli że Chorzowa to nie ma w ogóle raperów, nie? Tak. No. To jest dużo sportowców, dużo raperów i... Także wpadajcie do Bytomia, nie? Robimy to na dobrym poziomie, nie? No jest, no charaktery takie, nie? Tak. Trzeba patrzeć, kiedy VFC będzie jakiś w Bytomie. No tak. Ja liczyłem, że ja będę. A ty jeszcze wiesz, że możesz jeszcze mam, nie? Jeszcze nigdy nie mógł nigdy, nie? Jeszcze mam te drzwiczki na pół otwarte, nie? A nóż odpalisz z formą i będzie, nie? Tak, tak. To będzie, nie? No to chyba jest każdego marzenie takie, nie? Sportowca, żeby... Razik był, ale tego na Różniku, nie? Zawsze bytomski. Zawsze był, nie? Był, bo dobra chłopak był, nie? Tak. No, to często lata do Stanów, więc musisz dać mu na wizytówkę sobie, nie? I pewnie. Mamy takie twoje najlepsze walki na pendrive'a, to podrzuci nam. Tak. Do danego walka. Ale ciekawe jakby był taki właśnie... Kojarzysz, był kiedyś taki program UFC, gdzie była dana waga na przykład, nie? I to było takie coś tam show, choćby... A to zamykali razem tak jak tak, zamykali tam kategorię ciężką i wyłaniali potem tego najlepszego, który dostawał kontrakt, nie? No to ciekawe, jakbym właśnie się tak dostał do tego programu, nie? Ale ty wiesz, teraz nie masz, nie wiesz, nie? Teraz chodzisz, pyk, masz dobry dzień, dobry tydzień i ktoś podpada i wow, jest UFC. Tak, no ciekawe jakby to było, jakby się dostać do tego programu, nie? No. Jakby to się podobało. Ale jak oceniasz naszych Polaków w UFC? Pochowicza na przykład. Bardzo dobrze, nie? No kozak, co? No tak, no ogólnie nasz Polacy są bardzo tacy zawzięci, no, to taki słowiański charakter, nie? Także... Dziewczyny też ogień, nie? Także obojętnie, ogólnie gdzie nie pojedziesz do właśnie różnych krajów czy tak, coś, tak. To... Wiedzą, że Polacy z Polakami się widać. Że lepiej nie zadziała, nie? Lata po drugiej stronie muru to zmarnowany czas, czy jednak lekcja, która zmienia człowieka? Uważam, że jakaś lekcja to jest dla człowieka, bo jednak trochę liznąłeś ten świat i wiesz, jak w danym momencie się zachować i tak dalej, ale uważam, że każda minuta, godzina jest straconym czasem tam, bo wegetujesz tylko, nie? Znaczy tak, no ja nigdy nie byłem typem imprezowicza, dlatego w sumie takie pytanie ciężko powiedzieć, no bo tak jak mówię, ja nigdy nie imprezowałem, bardziej byłem zawsze wkręcony w sport i w sumie nie ma potrzeby takiego imprezowania w tym momencie. Znaczy, czy dla każdego to nie wiem, ale mogliby mi 500 dać, nie? Gratisie. Lecisz jutro na bezludną wyspę i możesz zabrać ze sobą tylko jedną osobę. Kogo zabierasz? Kogo zabieram? Kurde, ciężko. Ja bym zabrał dwie. Ale masz tylko jedną, no dawaj. To bym schował jedną. Do bagażu? Tak, i bym wziął dwie. Kogo zabierasz? No co, moją Kamilę i córkę, nie? Czyli co, no tak jak mówiłem wcześniej, te 120 kg, może te 115, ale to już jest taka górna granica te 115, bo uważam, że mam za dużo też mięśni, żeby aż tyle zrzucić. Na pewno nie wrócę do 93 kg, bo to jest niemożliwe. A moim celem w następnym roku jest przede wszystkim wrócić do MMA, nie? Bo na razie miałem te walki bokserskie, ale chciałbym w końcu wrócić do swojego bazowego sportu, nie? Czyli MMA. O kurde. No to ciężkie pytanie, bo to ogólnie bardzo dużo osób się o to pyta, nie? No i... No co mogę powiedzieć? To też ciężko. Jeszcze raz, bo pomieszałem. Dzwońcie do Boxdela! Dawaj, dawaj, jedź. Ta. No co, liczę na to, nie? Że w końcu mi się tam uda dostać. Jakaś tam opcja wyskoczyła czegoś, ale nie mogę tutaj zdradzać. Ale czyli... coś tam pomalutku, małymi kroczkami coś się dzieje, nie? Znaczy tak, przed walką to się nastawiam typowo, muszę go rozjebać, nie? To jest standardowo, wkręcam sobie w głowie i buduję się, nie? Że muszę to wygrać, że wszyscy patrzą na mnie, że wiesz, sobie tak cały czas analizuję, że muszę po prostu to wygrać, nie? No a co, jak staję już w ringu, właśnie w narożniku, to mam tak, że automatycznie wyłączam się, skupiam się tylko na przeciwniku i już robię to, do czego jestem stworzony, czyli walę bombę. A je! Tak obiecałem, na końcu wracam do pytania, co z tym filmem, tytuł. No więc co, nie? Może mógłbym to nazwać po prostu Flinston, nie? Żeby wygryźć tego podrabiańca tam. Który się potrzeba pode mnie. Flinston 3 dobra. Tak. Ale dałbym tak, żeby się wyróżniać, to jaskiniowiec. Ale krótko, nie? Krótko. Moi drodzy, dzięki serdecznie, Denis, że miałeś czas na mnie. Dziękuję. Miło było pogadać. Także padajcie na media społecznościowe od Denisa i sprawy treningów, pytań i śledźcie, bo na pewno jeszcze dużo tam będzie ciekawych rzeczy i osiągnięć. Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam wszystkich, wchodzimy na MMA Flinston. Yeah, pozdro.